Lecimy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że wybraliście się dzisiaj tak licznie. Ja nazywam się Karolina Czaj, jestem rzecznikiem Prasowym Gminy Warszawa. Mam nadzieję, że Państwo z tyłu mnie słyszą. Niestety zapalenie krtani nie pozwala mi mówić głośniej. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj z dwóch powodów. Pierwszy temat będzie bardziej sportowy, drugi będą to kwestie infrastrukturalne. Pierwszą część konferencji pozwolę oddać głos Igorowi, który opowie, podsumuje rundę jesienną, opowie troszeczkę o rundzie wiosennej i przedstawi nasz nowy transfer, który siedzi po mojej prawej stronie. Po tej części będą Państwo mogli zadać pytania, a potem oddam głos prezesowi Legalowi, który opowie o kwestiach infrastrukturalnych i po tej części również będą mogli Państwo zadawać pytania. Już nie przedłużam i oddaję głos Igorowi. Dzień dobry, witam wszystkich w nowym roku. Jeżeli mogę nawiązać odnośnie drużyny i odnośnie zeszłego roku, można powiedzieć, że po części ten zeszły rok był dla nas udany, no bo wywalczyliśmy awans do drugiej ligi, także ta pierwsza część tego minionego roku była udana, może troszeczkę mniej już ta walka na polu drugoligowym, ale wstępne już analizy sobie przeprowadziliśmy. Mamy kilka bardzo dogłębnych, wyciągniętych wniosków, nad którymi będziemy pracowali. Będziemy starali się poprawić to wszystko tak, żeby w tej rundzie wiosennej to wszystko lepiej pracowało i żeby drużynę utrzymać przede wszystkim na drugoligowym boiskach. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, zaczęliśmy ten okres przygotowawczy z dniem wczorajszym. Mamy 9 tygodni na to, żeby się przygotować do pierwszego meczu. 8 tygodni będzie stricte takich przygotowawczych. Ostatni ten tydzień już będzie taki bardziej ligowy. Można powiedzieć, że wczorajszy dzień rozpoczęliśmy od badań ze względu na to, że nawiązaliśmy pracę z Reha Sport, mieliśmy wczoraj badania przede wszystkim sprawnościowe, badania siły, dzięki uprzejmości właśnie odbywały się te badania na Wilanowie. Pierwszy tydzień będzie bardziej taki wprowadzający i po tym pierwszym tygodniu będziemy mieli badania wydolnościowe, które po prostu pokażą, w jakim stanie jest drużyna i podzielimy to wszystko na grupy. W tym okresie przygotowawczym będziemy mieli 10 sparingów, 8 do momentu wyjazdu na obóz. Obóz będziemy mieli na Cyprze, tam gdzie w zeszłym roku od 15 lutego do 25, gdzie rozegramy jeden sparing. Wcześniej będzie do momentu tego wyjazdu na obóz 8 sparingów. Będą to sparingi przede wszystkim z drużynami pierwszo-, drugo- i trzecioligowymi. Już na obozie, na samym obozie mamy zakontraktowany jeden sparing z drużyną cypryjskiej ekstraklasy. Będziemy starali się jeszcze zrobić jeden sparing dla zawodników, którzy w mniejszym wymiarze zagrają w tym meczu kontrolnym. Po przyjeździe wracamy w sobotę 25. 26 będziemy mieli już ostatni sparing przed ligą z Ursusem. Także jeżeli mogę powiedzieć, tutaj przedstawić kolegę Daniela Gołębieskiego, to jest nasz pierwszy transfer, który już dopięliśmy. Daniel podpisał umowę z naszym klubem. Nie muszę go przedstawiać, jest to w zasadzie można powiedzieć wychowanek od juniora. Rozwijał się tutaj w Polonii, ja go znam właśnie od tych najmłodszych lat. Grał też w Ekstraklasie. Wiadomo, ze znanych względów nie strzelaliśmy tych bramek za wiele. Ściągnęliśmy tutaj, żeby wzmocnić tą siłę uderzenia Daniela. W ostatnim roku na boiskach pierwszoligowych zdobył 9 bramek, także sądzę, że będzie bardzo silną postacią tej drużyny. Jest bardzo waleczny, ambitny, ma też związane z Polonią plany, także myślę, że też Daniel wypowie się na ten temat. Jeżeli jakieś są pytania do Daniela, to bardzo proszę.
Dzień dobry przede wszystkim. Witam. Tak, wracam nie na stare śmieci, ale na teren, który bardzo znam, tak bym powiedział, w którym się wychowałem. Mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień, troszeczkę też negatywnych, ale jeśli myślę o Polonii, mam też dużo obrazów przed oczami, nawet nie tych sportowych, jak takie miłe ludzkie relacje typu powrót do klubu i dostałem tort, na moim ślubie pojawili się kibice, więc to są bardzo miłe wspomnienia, no i też darzę szacunkiem ludzi, którzy przychodzą na Polonię. Więc jestem szczęśliwy, że pojawiam się tutaj z powrotem. W głowie mam przede wszystkim to, tak jak całe swoje piłkarskie życie, że zamierzam ciężko bardzo pracować na to, by osiągnąć cele swoje indywidualne, no i przede wszystkim drużynowe. No i tyle w sumie. Jeśli wgłębić się, no to przychodzę z klubu pierwszoligowego i nie jest to tak, że byłem wypychany z tego klubu. Bardziej skusiła mnie wizja Polonii, wizja rozwoju. Odszedłem z klubu Pogoń Siedlce, który po rundzie jesiennej jest na czwartym miejscu, więc nie było podstaw do tego, by uciekać. Okręt nie tonął, wręcz przeciwnie, ma bardzo dobrze wyznaczony kierunek i płynie na spokojnym morzu, można tak powiedzieć. No ale jestem człowiekiem ambitnym i jeśli klub, w którym grałem wcześniej, ma plan, by powrócić do ekstraklasy, to wierzę, że ten plan jest realny i zresztą pokazała mi runda wiosenna. Zeszły sezon Polonii, gdzie po rundzie jesiennej była dość duża strata punktów, chyba 13 do lidera. No i można by, ktoś z małymi ambicjami mógłby pomyśleć, że utrzymajmy się spokojnie w trzeciej lidze i później spróbujemy coś zrobić. Jednak determinacja klubu pokazała mi, że niemożliwe rzeczy nie istnieją. I po pierwsze udało się nadrobić ogromną stratę, a później jeszcze wygrać baraż, więc Polonia zawitała do drugiej ligi i to pokazuje mi, że ten klub jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby powrócić na jak najwyższe miejsce w polskiej piłce. Znaczy, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Kamil Szlasy, Sportowe Partie. Mam pytanie do trenera Gołaszewskiego. Wspomniał pan, że nastrzegowanie nas przez planowany sparing z drużyną z Ekstraklasy. Jaka to jest zespół? Mógł pan podać jego nazwę? Znaczy to wszystkie nazwy sparing partnerów będą podane w najbliższych dniach na naszej stronie. Tak jak i tych meczów przed obozem, pierwszoligowych, drugoligowych, trzecioligowych. Będą też mecze z czwartoligowymi drużynami dla tych ludzi, którzy mniej będą grali w tych meczach z tymi drużynami lepszymi. Także myślę, że w najbliższym tygodniu to wszystko się ukaże na stronie. Szczegółowo. Marcin Czerkowski, Przegląd Sportowy. Fakt, ja mam pytanie do Daniela o długość umowy, dlatego że sytuacja w tabeli Polonii jest jaka jest. Wiadomo, że pewnie nikt nie dopuszcza nawet myśli, żeby w tej trzeciej lidze się znaleźć, no ale jakie zabezpieczenie na taki wypadek jest? Stąd moje pytanie, czy ta umowa jest tylko półroczna, czy jest jakaś dłuższa? Umowa jest dłuższa, tak jak plan klubu jest nie krótkoterminowy, ale długoterminowy, więc umowa aktualnie jest na półtora roku. Z możliwością przedłużenia. Kolejne pytania? Nie ma. Jeszcze pytanie do Daniela Kondyckiego. Trener Gołaszewski powiedział, że tak, masz jakiś plan, bo musi powiedzieć tutaj coś więcej na ten temat. Plan jest taki, mój plan jest taki jak plan klubu, czyli awans do ekstraklasy. Kropka. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jest pytanie miesięczne do Daniela. Wiem, że są wyższe gazeta wyborcza. Kształcisz się na trenera, czy rozumiem, to też może być ten plan wobec Polonii na projektach? Czy u boku trenera Gołaszewskiego się nie trafi? Nie. Czyli każdy zawodnik, który jest, każdy człowiek, który jest w jakiejś branży, zbiera doświadczenia i ma na pewno spojrzenie na różne sprawy, na konkretną branżę, w której pracuje. Ja też mam
różne spojrzenia, jednak w tym momencie jestem zawodnikiem i skupiam się na tym, że jestem zależny od szefów i mam wykonywać polecenia tak, by klub się rozwijał. Wiadomo, że to, co jest poza moimi obowiązkami, gdzieś tam sobie notuję treningi, zbieram przemyślenia, ale na razie moja głowa jest na boisku, nie w tej strefie specjalnej dla trenerów. Ja mam jeszcze pytanie, jeżeli można, wspólne do Daniela i do trenera Kołaszewskiego, bo jeżeli chodzi o charakterystykę Daniela jako zawodnika, no to wiadomo, że jest to zawodnik bardzo ambitny, waleczny, ale no nigdy nie byłeś, Daniel, super snajperem, więc moje pytanie jest też takie, czy trener i ty przewidujecie, że będziesz tym najbardziej wysuniętym zawodnikiem, tą klasyczną dziewiątką, czy może będziesz miał kogoś innego do pomocy w ataku, jaka jest przewidywana twoja dokładna pozycja i rola na boisku, no bo właśnie taką klasyczną dziewiątką nie byłeś. Znaczy nie, no w ostatnich latach właśnie Daniel grał taką klasyczną dziewiątkę, tak jak dorokalnie, tak samo i w Pogoni Sierce, także pod tym kątem też tutaj Daniel przychodzi i będzie miał ludzi do rywalizacji, prawda, także też nie będzie osamotniony. Będą różne schematy ustawienia drużyny w zależności od przeciwnika, także na tą chwilę Daniel przychodzi jako klasyczna dziewiątka. Bardziej może, wiadomo, że ktoś w piłce nożnej, klasyczna dziewiątka, wiąże się ze strzelaniem bramek i tak to się kojarzy, ale myślę, że gdyby prześledzić lata, w których grałem i kluby, w których grałem, to zawsze w głowie mam to, rozumiem, że chciałoby się strzelać jak najwięcej bramek i spełniać jakieś cele indywidualne, ale bardziej w głowie miałem też zawsze cel drużynowy. Wiadomo, że sytuacja Pogoni Siedlce, wiadomo, że fajnie by było, gdybym strzelił więcej tych bramek. No ale będąc prezesem, czy ktoś się zastanawia, ile ten zawodnik strzelił bramek, czy spoglądam w tabelę i patrzę, aha, o, to co, że on nie strzela bramek, ale my mamy czwarte miejsce w tabeli, powiedzmy. Byłem w Dolkanie Ząbki po rundzie jesiennej, tam akurat więcej bramek strzeliłem, po rundzie jesiennej strzeliłem 7 bramek, ale mogłoby być tych bramek więcej, ale jak ktoś znowu spojrzy w tabelę, o, klub na trzecim miejscu, gdzie nie były to kluby potentaci. Więc myślę, że ja mam w głowie zawsze, wiadomo, że chcę strzelać jak najwięcej bramek, ale dobro drużyny jest dla mnie ważniejsze niż moje cele indywidualne. Czasem trzeba się poświęcić i zrobić troszeczkę nie swoją pracę, ale po to, by osiągnąć cel zespołu. Proszę. Adrian Zagórski, domastolicy.pl. Pytanie do Daniela. 97 meczów w barwach Polonii, 17 bramek, łącznie licząc jeszcze rozgrywki pucharowe. Na jaką ilość możemy liczyć w rundzie wiosennej? Ile byś chciał strzelić dla Polonii? I drugie pytanie do trenera Głaszewskiego. Mówił trener o tym, że 3-4 zawodników. Dalej jest taki plan i ewentualnie kiedy możemy się spodziewać następny nazwisk? To tak jak powiedziałem, mam w głowie to, by osiągnąć cel drużynowy i nie wiem, ile tych bramek moich, powiedzmy, będzie potrzebnych, ile bramek strzelonych przez kolegów z drużyny, więc nie odpowiem na to pytanie. Tak jak powiedziałem, mam cel w głowie drużynowy i postaram się go spełnić jak najlepiej razem z kolegami z drużyny. Nie jestem Nostradamusem, niestety nie przewidzę, co trzeba będzie zrobić, więc na razie nie odpowiem na to pytanie. Zaraz, jeszcze ja odpowiem. Tak? Czyli chodzi o transfery. No, udało nam się jeszcze przed otwarciem tego okienka transferowego dopiąć transfer z Danielem. Okienko transferowe otwarte dopiero jest od dnia wczorajszego, także mamy na to 2 miesiące. Będziemy, tak jak powiedziałem, jeszcze chcieli wzmocnić tą drużynę, ale nic na siłę. Mamy jakieś plany. Oczywiście są to zawodnicy zawsze tacy, którzy, jak to się mówi, tak jak Daniel, są czołowymi postaciami swoich drużyn, mają ważne kontrakty, także na to jeszcze trzeba poczekać. Te rozmowy będziemy prowadzili, będziemy chcieli jeszcze
przynajmniej jeden, dwa transfery dopiąć, ale tak jak powiedziałem, nic na siłę, bo my nie chcemy tutaj nikogo na siłę ściągać, chcemy przede wszystkim ściągnąć tu takich ludzi, którzy będą przydatni, będą lepsi od tych, którzy tutaj są, nie tacy, którzy będą siedzieć na ławce bądź na trybunach, prawda? Także chcemy wzmocnić tą drużynę. Mamy na to 2 miesiące. A propos transferów, może mówić Polskie Radio do Pana Prezesa, do Ciebie jego pytanie. Mówimy o wzmocnieniach, a czy są tacy ludzie, którzy Polonię opuszczą? Znaczy, no na pewno są tacy ludzie, którzy Polonię opuszczą. Chcemy wypożyczyć kilku młodych zawodników tak, żeby się ogrywali, nie siedzieli tylko tutaj na ławce bądź na trybunach, żeby nie grali tutaj w mniejszym wymiarze czasowym. Sprawdziło się to na przykładzie Janka Balabajdera, który został wypożyczony do Pogoni Grodzisk, jest podstawowym bramkarzem, rozwija się w dobrym kierunku i też chcemy też w tym kierunku podążać, prawda? Także, no, tak jak powiedziałem, to okienko transferowe jest 2-miesięczne. To będzie uzależnione od tego, ile ludzi tutaj przyjdzie. Też ma jeszcze Kosa Sport, pytanie do Daniela. Pojawiły się kwestie strzelania, niestrzelania, robienia różnych rzeczy na boisku. Co tobie trener Gołaszewski mówił, kiedy rozmawialiście o twoim przyjściu do Polonii? Czego on od ciebie oczekuje, jakie ciężary tobie na barki wkłada? No i drugie pytanie. No, byłeś w drużynie pierwszoligowej, drużynie na czwartym miejscu w tabeli. Powiedziałeś, że nikt mnie stamtąd nie wypychał. Czy to znaczy, że ty byłeś sam niezadowolony z pobytu w Siedlcach? Nie mogę być niezadowolony z tego pobytu, bo raz, że cele sportowe osiągałem w pierwszym półroczu. Celem było utrzymanie i to utrzymanie sobie zapewniliśmy. Teraz udało się być moim zdaniem rewelacją pierwszej ligi, więc nikt stamtąd mnie nie wypychał. No ale tak jak mówię, mam swoje ambicje i no i chcę się rozwijać. Nie mówię, że tam nie było, bo nie mówię, że tam byłem ograniczony i nie było możliwości rozwoju, jednak no, jestem dorosły i taką decyzję podjąłem. Uważam, że jestem w stanie w tym miejscu zrobić większy postęp razem z drużyną. Pytanie o to, jak trener Gołaszewski, co tobie mówił, kiedy zapraszam do Polonii. Znaczy, wiele też nie trzeba było mi mówić, przedstawiać drużyny, bo byłem w miarę, jestem w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje w klubie, jak wyglądały mecze i też jaka jest sytuacja w klubie. Jestem świadomy, mam swoje przemyślenia odnośnie klubu, drużyny, więc tutaj zbytnio nie trzeba było mnie namawiać, tylko po prostu doszliśmy do porozumienia. Ale no, też trener Gołaszewski zaczął z tego, że problemem Polonii było strzelanie bramy, gdzie się. No tak, zwykle jeśli drużyna przegrywa, to strzela jedną bramkę mniej albo dwie, no tak to jest w tym sporcie. I wtedy zawsze można powiedzieć, że się za mało strzela bramek. A jesteś gotowy, przygotowany na to, że będą oczekiwania, bo jednak przychodzisz z ligi wyższej, z ligi masz. No tak, no gdybym się obawiał jakiejś presji, to po prostu siedziałbym w domu i poszedłbym do normalnej pracy, chociaż tam myślę, że presja jest dużo większa, bo jest to i przyjemne pewnie zajęcie. To może już przerwę panowie i tak będą do Państwa dyspozycji po części oficjalnej. Teraz przejdźmy do drugiej części, czyli kwestii infrastrukturalnej, o której opowie prezes Jerzy. Witam Państwa. Przede wszystkim ja przedstawię pana Mariusza Czaję, bo nie wszyscy znacie. Pan Mariusz doszedł do nas zimą. Jest to przedstawiciel środowisk kibicowskich, który jest w tej chwili przy zarządzie, współpracuje z nami odnośnie wszystkich spraw dotyczących spraw kibicowskich w klubie, ale również przeze mnie został włączony w wszelkie rozmowy dotyczące spraw infrastrukturalnych,
tak, żeby wszystko było jasne przy otwartej kurtynie i żeby również środowiska kibicowskie z pierwszej ręki mogły otrzymywać wszystkie rzetelne wiadomości, jak rozwijają się nasze rozmowy. Ja tylko wrócę na sekundę tutaj do naszego kolegi, bo dzisiaj pierwszy trening, wczoraj były badania, więc za chwilę będą musieli ruszyć obaj do klubu. W dniu dzisiejszym też otwieramy to złe słowo, bo jest to budyneczek, który egzystuje już bardzo długo, tylko był zdewastowany. Po raz kolejny został odnowiony całkowicie. Będziemy mieli już swoją siłownię od dnia dzisiejszego, jak również swoje miejsca na rekreację i na fizjoterapię. A więc za chwilę pierwszy trening na stadionie. Ja również będę chciał przywitać wszystkich piłkarzy. Jeśli chodzi o Daniela, właściwie długo nie musieliśmy rozmawiać czy namawiać. Rzeczywiście to jest polonista z krwi i kości. Ja się bardzo cieszę, że taki zawodnik do nas doszedł, że jest z nami. Potrzebujemy liderów polonistów, a on spełnia te wszystkie warunki, wokół których chcemy budować filozofię odbudowy tego klubu. Także ciesząc się z tego, że udało nam się, bo nie były to pierwsze rozmowy z Danielem odnośnie przyjścia do Polonii. Wcześniej nam się to nie udawało, teraz udało nam się pozyskać Daniela. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Życzę, żeby spełnił wszystkie oczekiwania z nim pokładane i żeby Polonia rozwijała się razem z nim w taki sposób, w jaki wszyscy oczekujemy. A teraz przechodząc już do spraw infrastrukturalnych, ja tylko przypomnę Państwu, że to były nasze pobożne życzenia, kiedy przedstawiałem po raz pierwszy tę wizję, którą wymyśliliśmy w klubie, ażeby ten klub mógł w przyszłości znakomicie egzystować, żeby miał nowoczesne miejsce do treningu i do gier, żeby był to obiekt przyjazny Warszawie, warszawiakom. Minęło półtora roku od tego momentu, kiedy te rysunki powstały i mogę dzisiaj powiedzieć po raz pierwszy, bo do tego zostałem również upoważniony, że widzimy, jak bardzo zmienił się tamten projekt w stosunku do tego projektu i dlatego te rozmowy trwają tak długo i dlatego one są tak trudne, niełatwe i wymagają bardzo wiele czasu, ale jest to zielone światło, które otrzymaliśmy od architekta, głównego architekta Warszawy, jak również głównego konserwatora stolicy, ażeby właśnie w przyszłości, ja tu nie wchodzę w detale, tylko żeby bryły przyszłego obiektu na Konwiktorskiej wyglądały w taki sposób. Także myślę, że to jest coś, co urodziło się 29 grudnia, a więc jeszcze w minionym roku, ale 11 stycznia mamy kolejne rozmowy nad tym, żeby zakończyć już fazę techniczną odnośnie detali, bo wszelkie detale będą właśnie tego projektu dopięte 11 stycznia, one już właściwie są sformalizowane i wstępnie zaakceptowane, ale chcemy mieć już dokument jasny, że ten obiekt będzie mógł być w takiej formule przygotowywany i w takiej formule przedstawiony władzom miasta do przyszłego zatwierdzenia. Oczywiście cała procedura tego nie jest tak prosta, jakby się wydawało, z tego względu, że samo zatwierdzenie przez te biura, z którymi w tej chwili musieliśmy to przedstawić i współpracować, to jest jedno. Ten projekt, jeżeli już będzie zatwierdzony, on na pewno pójdzie do wojewody mazowieckiego. On będzie musiał wyrazić swoją opinię na ten temat, przystawić swoją parawkę i dopiero wtedy wpłynie na biurko pani wiceprezydent, która jest odpowiedzialna za to, ażeby właśnie taki projekt mógł być zrealizowany. Dalej, jeżeli ten projekt będzie zaakceptowany również przez władze stolicy, przez komisję, która została wyznaczona przez panią prezydent, wtedy usiądziemy do rozmów na temat dzierżawy i ta dzierżawa będzie opiewała na kilkadziesiąt lat. A więc jak widzimy, jest jeszcze przed nami dużo pracy, bardzo dużo pracy. Ja chciałbym powiedzieć, że włożyliśmy naprawdę niesamowicie duży wysiłek, żeby doprowadzić do tego momentu, w którym jesteśmy. I chciałbym doczekać momentu, kiedy będę mógł śmiało Wam powiedzieć, że nie żałuję ani jednego dnia spędzonego na tych negocjacjach
ażeby taki projekt mógł w ogóle zaistnieć. Rolą tych wszystkich obiektów, które tutaj widzimy wokół boiska, będzie to, ażeby te obiekty pracowały na część sportową. Ten obiekt ma być przyjazny i dla dzieciaków w wieku przedszkolnym, i dla osób 65+, a więc muszą się na nim znaleźć te wszystkie, no, nie powiedziałbym, miejsca, w których tego typu ludzie będą mogli znaleźć swoje miejsce przez 7 dni w Warszawie, a szczególnie w weekendy, kiedy czynnie będą chcieli spędzić czas wypoczywając właśnie przy ulicy Konwiktorskiej. A więc będzie tam miejsce również na odbudowę wszystkich sekcji, z których dawniej Polonia była sławna. Powstaną boiska, więcej boisk, jeśli chodzi o hale, mniejsze hale do treningu dla koszykówki, dla koszykarek, dla koszykarzy. Będą również boiska pod boiskiem głównym dla dzieci, a więc takie, ktoś napisał, że powstanie orlik. Tak, x orlików będzie pod boiskiem głównym, bo tak to jest projektowane, ze sztuczną nawierzchnią, żeby dzieciaki mogły tam ćwiczyć i żeby to boisko żyło przez wiele dni w tygodniu. Co jest tutaj szalenie ważne w tym projekcie, że zgodnie z tym, co zalecono nam w ostatnim okresie, pozostaje budynek główny. A więc ten budynek główny nie będzie absolutnie naruszany, dotykany. Wszystko, co dotyczy budynku głównego, pozostaje. Natomiast wszystkie inne rzeczy, które były naniesione później, one mogą z tego projektu zniknąć i będą musiały zniknąć, bo będzie to absolutnie nowoczesny, jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. W związku z tym, że przed nami jest jeszcze troszeczkę pracy i trochę formalnej pracy, jeśli chodzi o władze stolicy i klub, chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować przede wszystkim tym wszystkim funkcjonariuszom samorządu, którzy z nami współpracują, tym biurom, które mimo wielkich zmian, jakie dotyczyły pracy najróżniejszych biur w Warszawie, podjęły nasz projekt i nie musimy czekać bardzo długo, aż ten projekt rzeczywiście znalazł się na biurku tych, którzy w tej chwili zarządzają poszczególnymi biurami. Jak również bardzo dynamicznie włączyła się w ten projekt pani wiceprezydent Renata Kaznowska, która przejęła pieczę nad tym projektem po panu Jarosławie Koźwiaku. I myślę, że też jest to osoba, która doskonale wie, jak ten projekt powinien wyglądać i jak on powinien być zabezpieczony. Władze miejskie, a szczególnie właśnie biuro pani Kaznowskiej, przygotuje projekt dzierżawy wieloletniej, o którym będziemy dyskutować w styczniu. To jest generalnie tyle, jeśli mógłbym na dzień dzisiejszy powiedzieć. Panie Mariuszu, czy coś? Wszystko, do czego zostaliśmy, że tak powiem, upoważnieni, że dzisiaj możemy o tym mówić. Ja tylko wrócę do tej pierwszej ikonki, na której jest to zielone światło. To jest to, co nam powiedziano, że tak, można powiedzieć, że ten projekt nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi o osoby, które zarządzają Warszawą od strony architektonicznej i od strony konserwatorskiej. Ale jeszcze małe detale są tutaj do uszczególnienia i o tych detalach będziemy mówili 11 stycznia. To jest tyle. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Panie prezesie, bo już 20 grudnia pani Renata Kaznowska napisała, cytuję, propozycje klubu są nie do przyjęcia, klub to wie i zwłaszcza, że będzie gotowy do rozmowy w drugiej połowie stycznia. Co w tej porze się zmieniło, że tutaj pan już jest zielone światło? No, zmieniło się to, że jak państwo wiecie, mamy nowego konserwatora, który pokazał nam drogę, w jaki sposób trzeba ten projekt przygotować, ażeby on był do zaakceptowania. Jak również mamy osoby, które doskonale wiedzą, jak przygotować taką umowę dzierżawy, bo to jest umowa bardzo poważna. I tu pani Kaznowska bardzo dobrze odniosła się do tej poprzedniej wersji umowy, która była przygotowywana z poprzednimi osobami zarządzającymi ze strony miasta tym projektem, że było tam za mało detali, że to wszystko musi być ubrane minimum 70 stron maszynopisu,
a więc jest co robić i po prostu to wszystko będzie spokojnie, spokojnie przygotowywane już przez biuro władz stolicy, a nie przez klub. Ja mam pytanie, czy mógłbym jeszcze, jakbyśmy zobaczyli ten plan, krótką narrację, co jest czym i co jest gdzie, jakby taki krótki opis tego... No na tym nie ma jednej, tu jest chyba taki jeden, o, to jest najlepsze chyba. Tutaj widać to, co już istnieje, czyli to jest to boisko, które już istnieje, prawda? I to jest bardzo fajne, bo to otrzymaliśmy w tej chwili jako jedno z najnowocześniejszych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Ono jest pełnowymiarowe, więc można na nim rozgrywać mecze do poziomu trzecioligowego. Wszystkie zespoły młodzieżowe, juniorskie i nasze zaplecze będzie mogło na tym boisku rozgrywać mecze. Tutaj jest projekt budynku klubowego, a więc wszystko, co będzie dotyczyło pracy klubu, odbywać się będzie w tym budynku. Te dwa budyneczki nie należą do nas. To jest ten jeden budynek, który należy do Mostostalu, tutaj do jednej z uczelni warszawskich. Tutaj są budynki, które powstaną, będą to budynki usługowe, z tego względu, że są przy głównej ulicy, przy Konwiktorskiej. A więc sądzę, że ci, którzy będą tutaj tymi budynkami zarządzać, ja nie chcę wchodzić w buty przyszłego inwestora i jego projektu, bo to wszystko będzie zależało od ludzi, którzy to wszystko będą robić, ale sądzę, że będą tu kawiarnie, restauracje, wszystkie usługowe rzeczy, które mogą się znaleźć. Tutaj są dwa budynki, jeden to jest ten najwyższy, to jest ten biurowiec, który no z racji tego, że naprzeciwko jest podobny budynek, to właściwie tylko tutaj mógł stanąć i mógł być przyjęty przez władze Warszawy do tego, a szczególnie przez pana konserwatora i architekta, że tutaj może stanąć, no bo przecież z czegoś ten inwestor, który będzie budował to wszystko, pieniądze musi sobie wycofać. Ten budynek z kolei tutaj jest tylko pięciokondygnacyjny, podobnie jak wszystkie inne budynki z tej strony projektu. Tu wszystko nie może być wyższe aniżeli 5 kondygnacji. I dlatego już samo to warunkuje zabudowę tego obszaru i to też wykorzystanie tego budynku, ja nie chcę mówić, jakie będzie. Wiadomo, że w sumie razem to jest ponad 100 tysięcy metrów użytkowych, tak? Dobrze mówię, panie Mariuszu? Pan Mariusz posiada firmę budowlaną, więc jest ekspertem, ja jestem szkoleniowcem mówiącym o budowlance, więc mogę popełnić błędy. Natomiast tutaj się jedno zmieniło, jak widzimy, tak jest. Ten budynek, tak, on był, wcześniej był robiony na wysokość 5 kondygnacji. Okazało się, że z tej strony on może być wyższy. I to jest to, co nam oddał właśnie pan konserwator i pan architekt po zdjęciu wysokości z tego budynku, żeby można było odrobić, że tak powiem, te stracone metry gdzieś z drugiej strony. No to wygląda jak może apartamenty pod wynajem, może hotel, ja nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Tak samo tutaj te mniejsze budyneczki, które też mają pracować, z tego względu, że pomysł jest taki, ażeby każdy metr kwadratowy, który tutaj będzie dzierżawiony, pracował na klub. No bo klub się z czegoś będzie musiał utrzymać w przyszłości, prawda? Wiadomo, że dzisiaj jednego sponsora się nie znajdzie, ażeby utrzymywał klub. W związku z tym to jest wstępny pomysł na to, ażeby Polonia mogła sama, że tak powiem, utrzymać się bez specjalnych dotacji z zewnątrz. Najważniejsze jest tutaj to otwarcie, to szerokie otwarcie. Jak Państwo widzicie, jest tutaj nasza fontanna i ta szerokość zostanie utrzymana. Tu nic nie będzie zabudowywane, tu będzie taki oddech właśnie architektoniczny. To wejście do Polonii, Polonia jest klubem przyjaznym, Polonia jest klubem dla każdego, a więc wejście do Polonii musi być szeroko otwarte i to wejście jest tutaj naprawdę bardzo ładnie zagospodarowane. Również te małe zmiany, które będą dotyczyć tego budynku, a szczególnie jego dolnych części, jego dolnych fasad. O. One mogą być tutaj rozstawione dalej, tak, że będzie można ustawić tutaj parasole, zrobić ogródki i tak dalej, żeby to wszystko żyło swoim życiem przez 7 dni w tygodniu. A więc jak widzicie Państwo, naprawdę jest to olbrzymia praca wykonana. Ja też uczyłem się tego, bo przecież ja nie jestem
architektem, jestem też osobą, która zajmuje się inwestycjami, a całe życie spędziłem na ławce trenerskiej oraz na ławce menedżerskiej, w związku z tym cały czas będąc przy tym projekcie, jedno co mam najważniejsze w sercu, to jest ten obiekt i ten obok, bo to są dwa najważniejsze obiekty dla nas. Ja bym niewiele chciał mówić o tym, co jest dookoła, bo to jest coś, co okej, musi powstać, żeby powstało to w środku. Natomiast dla mnie to jest najważniejsze to, co będzie tutaj i dalej. To będą dwa naprawdę przepiękne boiska, to drugie już jest, zostanie ładnie obudowane. Natomiast to boisko ma mieć zamknięty dach na 20 tysięcy krzesełek. Jedno z najnowocześniejszych boisk również w Warszawie. Ja jeszcze zamknięty, w sensie tak jest na Stadionie Narodowym zamykany? Czy... Zamykany, tak, tak. Nie może być zamknięty, bo trawa by się nie utrzymała. Zamykany dach. Natomiast nieduży stadion, żeby to był rzeczywiście takim stadionikiem bardzo praktycznym, że te 20 tysięcy krzesełek to myślę jest adekwatne to, na co Polonia powinna liczyć. I myślę, że to będzie super projekt z uwagi na to, że będą tam i korty tenisowe, wrócimy do tego, przecież pamiętamy, że Polonia słynęła z kortów. Ja przyjeżdżałem na Polonię grać w tenisa. No, panowie pewnie mniej tutaj młodsi jesteście, co nie pamiętacie, że tam, gdzie są dzisiaj parkingi, były świetne korty tenisowe. I tam cały czas grywało się znakomicie w tenisa. Również ta hala koszykówki, która jest, ona oczywiście pozostanie, bo to jest zabytek bardzo fajny, ale będzie spełniała rolę właśnie do koszykówki młodzieżowej, do tego, żeby tam rozgrywały swoje nasze grupy młodzieżowe. Natomiast mamy nadzieję, że powstanie tu hala na 5 tysięcy krzesełek w tym projekcie i będzie to hala naprawdę taka, na której warto będzie zrobić dobry zespół koszykarski, żeński i męski w przyszłości. A więc jak widzicie, projekty są dalej olbrzymie, tu się nic nie zmienia w tym wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że początek roku możemy otworzyć taką wiadomością. I co ja, o co chciałbym Was prosić? Ja nigdy, bo jesteście tutaj przedstawicielami różnych mediów, żadnego z Was nigdy nie prosiłem o to, żeby wspierać nas w tym projekcie. Ja myślę, że to jest ten moment dzisiaj, kiedy 11 spotkamy się i zapniemy do końca sprawy, bo tak zostaliśmy poinformowani, że powinniśmy zacząć to 11 stycznia, żeby ten projekt rzeczywiście był projektem nas wszystkich, bo to nie jest projekt dla mnie, nie jest projekt dla Igora, czy dla Daniela, czy dla paru innych osób, które tam się znajdują. To jest projekt dla Warszawy, to jest projekt dla Polski. Warszawa jest stolicą Polski, to jest stolica Europy, bo jesteśmy w samym centrum Europy. Warszawa powinna mieć X stadionów, nie chcę mówić ile, najróżniejszych, nowoczesnych, wspaniałych, gdzie ludzie będą mogli rozwijać, że tak powiem, nie tylko siebie, jeśli chodzi o wolny czas, ale przede wszystkim dzieci, żeby miały zagospodarowanie. Dzisiaj Warszawa, samorząd warszawski inwestuje w szkółki, w różnego rodzaju akademie i tak dalej. Pytanie jest, dlaczego cały sport warszawski zginął? Niby takie duże inwestycje w młodzież, ale sportu nie ma. Ano z tego, że jeżeli weźmiecie Państwo uchwałę samorządu warszawskiego, to zobaczycie, że tam nie ma nigdzie mowy o wspieraniu piłki nożnej seniorów. I gdybym dzisiaj zadał pytanie, czy chodzicie Państwo na piłkę seniorską kobiet w Warszawie, to może poproszę rękę do góry, kto chodzi, kto widział. Tam jest zapis, o, jest jedna osoba, jeszcze nie wieczorek, a Janusz znany. Proszę bardzo. Także dziękuję, Janusz, ale jedna osoba. Natomiast jest tam zapis o wspieraniu piłki nożnej kobiet. Natomiast tam niech te tysiące dzieciaków, które ćwiczą, nagle stają przed kolosalnym problemem. Gdzie dalej rozwijać swój talent? Legia przyjmie 40 w roczniku, nie więcej, nie dadzą rady. A gdzie oni wszyscy mają iść? Prawda? Paru pójdzie gdzieś do Ząbek, kilku pójdzie do Pruszkowa, ktoś tam się znajdzie w Ursusie i co dalej? Zostaje tylko Polonia. Na centralnym poziomie dzisiaj Warszawę reprezentują dwa kluby. Dlatego musi być wsparcie, czy chcemy, czy nie chcemy. Samorządy miejskie wspierają nawet kluby ekstraklasowe, utrzymują kluby ekstraklasowe, bo to jest coś, co daje nie tylko reklamę miastu i wizerunek miejski, ale przede wszystkim kilkadziesiąt tysięcy ludzi w skali roku na te stadiony przychodzi, na nasz również.
taki obiekt, jak tu widzimy, od razu zbliży do nas kilkadziesiąt tysięcy ludzi i będzie się zapełniał na meczach. Dlatego musi być zmiana, jeśli chodzi o pewne uchwały, ale to będziemy też wnioskować do władz miejskich o to, ażeby takie zmiany powstały. To jest tyle, jeśli chodzi o początek. Na pewno będą jakieś pytania. Jeśli one będą, to bardzo proszę o zadawanie. Takie podstawowe pytanie, panie prezesie. Momencik, momencik. Tu prowadzi to wszystko pani... A tam nasz Nestor podnosił rękę jako pierwszy. Wynika. O 90. Znaczy gramy z północy, nie z północy, z zachodu na wschód, tak? Tak. To jest jeden... Zmieści się. Wyliczono, wszystko się pomieści. Jest to zrobione dlatego, żeby dwojako. Po pierwsze uzyskać tereny przy ulicy Konwiktorskiej oraz przy ulicy Międzyparkowej. To jest podstawowa kwestia, żeby się nie ściskać tam bardzo mocno, a zrobić sobie oddech. Z tego względu, że na tych może nie widać tutaj dobrze, ale tutaj jak dookoła tego są zrobione ulice, żeby oddzielić część komercyjną od części sportowej. A więc chociażby, jeżeli tutaj będzie, załóżmy, jakikolwiek bank, który jest otwarty w sobotę, to żeby to było oddzielone ulicą, żeby nie ochrona, która będzie ochraniała mecz, nie musiała również robić ochrony banku i wszystkich tych innych historii, które są związane przy boisku. A więc musi to być odgrodzone. Stąd o wiele łatwiej będzie w ten sposób. Druga rzecz, jak widzimy, boisko boczne, akurat na tym rysunku go nie ma, ono jest dokładnie tak umieszczone i tutaj również zachowanie tego samego rysunku, jeśli chodzi o oba boiska, ustawione w ten sam sposób. Fronton wszystko zostaje. Wszystko zostaje, tutaj cała ta część, ona zostaje tak jak była, bo to jest część bardzo zabytkowa. I nie tylko fronton. Jak się okazuje, dopiero otworzył nam oczy nowy, młody człowiek, który jest w tej chwili konserwatorem zabytku w Warszawie, pan Krasucki. On pokazał nam, że jest to część zabytkowa i że to wszystko musi pozostać. Ładnie to obrysowano i właśnie dlatego spotykamy się 11, bo muszą powstać, że tak powiem, nowe rysunki, które pokażą, w jaki sposób architekci, którzy to projektują, wesprą, żeby to się nie wspierało na historii, żeby na tych budynkach nie wspierała się budowla, która powstanie ponad tymi budynkami. No więc ja też się tego uczę na tych rozmowach, na których jestem, przysłuchuję się, no ale jest tutaj, cieszę się z tego, że doszedł do nas pan Mariusz, który jest fachowcem w tych sprawach, a więc może też nas wesprzeć w tego typu rozmowach typowo architektonicznych. Tu widzimy to wejście główne, to jest właśnie ta od Bonifraterskiej. Tak to powinno wyglądać, że to wszystko zostaje tu zachowane. Cały fronton, tu będzie to szerokie wejście i oczywiście piękny znak i napis. To wszystko powinno być jasno widoczne już z daleka. Dziękuję bardzo. Panie Kamilu. Panie prezesie, pan wspomniał, że na obiekcie miała się znaleźć też hala do koszykówki na 5 tysięcy osób, boiska treningowe, korty do tenisa. Tu chyba nie było widać ich na tych wizualizacjach. Gdzie one miałyby się znaleźć? Proszę pana, tu nic nie widać na tej wizualizacji, bo to są bryły. To jest zatwierdzenie bryły projektu. Natomiast wszystkie detale już w momencie, kiedy z firmą, która w tej chwili to robi dla nas gratis, bo tak powiem, i chciałbym tu podziękować pani Rydzewskiej i jej biuru za to, że właśnie tak do tego projektu bardzo fajnie podeszła. Żeby zrobić teraz dokładnie te wszystkie rzeczy, to trzeba wziąć kilka różnych stadionów pod uwagę, przeanalizować wiele fajnych miejsc w Europie i na wzór jednego z nich zrobić coś, co będzie absolutnie zgodne z tym, co oczekujemy. Mało tego, ja pewnie nie powiedziałem też wszystkiego, bo chcielibyśmy, żeby ten stadion i czy ten cały obiekt dostał statut również stadionu, który jest strategiczny dla sportu polskiego. Wtedy będziemy mieli szansę na to, ażeby wejść w dofinansowanie
tego projektu przez Ministerstwo Sportu. A więc jest jeszcze wiele innych rzeczy, które mogą się tu znaleźć. Jak chociażby profesjonalna strzelnica, o której nam powiedziano, i nie mam nic przeciwko temu, żeby znalazła się tu profesjonalna strzelnica, bo jej nie ma w Warszawie na dzień dzisiejszy, taka jaka jest. A ten stadion będzie mógł pomieścić wiele rzeczy, bo pokazano nam, w jaki sposób się to robi, żeby on te rzeczy pomieścił. Bo taka hala na 5 tysięcy miejsc, no to jest jednak obiekt kubaturowo dosyć duży, więc... Tak, ale jak pan pójdzie, te kilka poziomów w dół i kilka poziomów w górę, to zmieści pan tam wszystko. Ja też tak jak pan myślałem dokładnie, że to się nic nie zmieści, że to się nic nie uda. Jednak jak usiadłem chwilę z architektami i zrobili nam wstępne rysunki, to okazało się, że to wszystko się da. Ale jeszcze po drodze ten temat, to miałoby być w tej bryle stadionu, gdzieś ta hala... To wszystko w bryle stadionu. Żaden z tych dodatkowych budynków nie wchodzi w rachubę. Dawniej, od razu chciałbym coś wyjaśnić. Skąd się wzięły nasze nieporozumienia wcześniejsze w rozmowach z architekturą? Wzięły się stąd, że dawniej mówiono o tym, że tak jak na Legii wybudowano taki obiekt, jaki wybudowano, to na Polonii miał być wybudowany podobny obiekt i z przodu miały być dwie hale, prawda? Hala do gier i basen, duży i tak dalej. Ja powiedziałem, że ja z ręką na sercu jestem za. Bardzo proszę, zróbcie to. Tylko jest jeden mały warunek. Miasto od razu, pani prezydent na pierwszym naszym spotkaniu powiedziała jasno, kochani, nie dostaniecie ani złotówki. Nas jako Warszawy nie stać na kolejny obiekt, żeby dawać w prezencie klubowi. W związku z tym to wszystko jest okej, to ja jestem za, ścisnąłem rękę miłej pani architekt, ale to jest nierealne, bo nikt nie wybuduje czegoś za x milionów, bo to jest bardzo droga inwestycja, żeby nie mieć z tego możliwości zwrotu w jakimś wyliczalnym czasie, jaki tutaj będzie można zrobić. Mamy w tej chwili list intencyjny od dwóch różnych firm. Na razie wybraliśmy jedną z nich, która wydaje się być jedną z pięciu. Z pięciu największych w Europie. Mamy od nich oficjalny list intencyjny, mamy wstępne warunki uzgodnione, ale wszyscy czekają na jedno, bo pokazaliśmy ten list również władzom Warszawy, że są firmy gotowe, żeby to zrealizować. Natomiast czekamy na podpis odnośnie dzierżawy, bo dopiero wtedy staniemy się realnym partnerem do tego, żeby mówić o umowie inwestycyjnej, bo co innego jest list intencyjny, a co innego umowa inwestycyjna, którą trzeba będzie przygotować. Ja mam pytanie takie trochę techniczne, więc do pana prezesa i do pana Mariusza, bo pojawiały się informacje takie, że z tym właśnie poziomowym, że tak powiem, budowaniem i kopywaniem się dość głęboko na terenie Polonii może być problem ze względu na to, że jest to teren Skarpy Wiślanej, są tam piaski. Mam pytanie, czy te uwarunkowania są wzięte pod uwagę przez pracownika? Są. Informowałem ze względu na to, że x lat temu również byłem przy tym, jak robiono badania Skarpy i badania tych wszystkich terenów, które miały doprowadzić do tego, że tam miał powstać obiekt. I wszyscy wiedzą o tym, że trzeba po prostu myśleć o tym, że może to podrożyć inwestycje, bo to musimy rozumieć, że taka rzecz podraża inwestycje z uwagi na to, że potrzebne będą dodatkowe wzmocnienia. Natomiast dzisiejsza technologia w niczym nie koliduje, aby to wykonać. Tak? Po prostu to jest więcej pracy, trochę drożej, ale jest to wykonane bez żadnych przeciwwskazań. Proszę, spytam jeszcze, tutaj może rozwijając łącznie pytanie, jak głębokie miały być to wierdy, tak aby te wszystkie rzeczy, o których pan myślę, że głębokie, no. A tak są wielkości, ile to 100, 300, 400 metrów? No nie, no spokojnie, to bym się nie przewiercili na drugą stronę, ale już wchodząc w detale, ja bym dzisiaj nie wchodził w detale, tu mamy narysowane pod, mamy narysowane trzy poziomy, prawda? Jest gruba, w której się można zmieścić hala na 5 tysięcy. To będzie problem architekta w przyszłości, aby to umieścić, tak? Jaka będzie głębokość, to będzie wynikała właśnie z potrzeby hali. A kiedy będzie znany już taki plan szczegółowy? Dopiero w momencie, kiedy dostaniemy
kolejne zielone światło, ale już przez zupełnie inne gremia, aniżeli to, które otrzymaliśmy. Jeszcze pytanie, jak długa dzierżawa by była interesowała? Minimum 30-letnia z opcją na kolejne 30. To znaczy, żeby była jasność. Już na pierwszym spotkaniu z władzami stolicy pani prezydent powiedziała jasno i wyraźnie, że Polonia ma być potraktowana absolutnie w taki sam sposób jak Legia. W związku z tym dzierżawa, sposób dzierżawy, koszty dzierżawy, wszystkie inne historie mają być robione na tym samym poziomie, a więc liczymy, że będzie to taka sama umowa. Jeszcze może znowu zejdę pod ziemię na chwilę. Rozumiem, że zabezpieczamy jakieś miejsca parkingowe. No jak może być niezabezpieczone? No bo zauważyłem, że budynki te, które mają powstać, stoją akurat na miejscach parkingu. Ale pod, wszystko musi być pod parking. No, myślę, że Państwo nieraz byli na obiektach sportowych, niekoniecznie w Polsce, ale w Polsce już też, i wiedzą, że minimum dwa poziomy pod stadionem i pod całym tym projektem będą wykorzystane na miejsca parkingu. To może ja doprecyzuję. Jeżeli my traktujemy te obiekty jako obiekty komercyjne, gdzie coś się będzie znajdowało, jakaś komercja, to te miejsca będą zajęte w normalnych warunkach przez firmy, które tam będą urzędować. Chodzi mi o dostępność w dni meczowe. Nie, nie. I te. Te firmy, które tam będą urzędować, będą nam płacić za to, że będą miały miejsca parkingowe. No, wszystko będzie zależało do miasta, ale jedynym dzierżawcą będzie Polonia. Reszta będzie tylko poddzierżawiać od nas, a więc wszystko, co będzie, to nikogo nie będzie należało. Będzie należało do nas i my to będziemy poddzierżawiać dalej. Dlatego to musi być jedność tutaj zachowana pomiędzy jednym a drugim. Tu przepis jest taki, że jeżeli robimy stadion na 20 tysięcy krzesełek, to miejsc parkingowych musi być minimum 4 tysiące. W związku z tym już to samo wyznacza poziomy, na których te 4 tysiące muszą się znaleźć, czy miejsce do tego, żeby je umieścić. Już dziękuję bardzo za pytania. Jeśli będą jakieś dodatkowe, to panowie są jeszcze dostępni do rozmowy pytanych. I bardzo dziękuję, że przyszli Państwo tak licznie. I mam nadzieję, że następna nasza konferencja to już będą same bardzo pozytywne informacje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja przejdę.